Opowiem Wam o bolszewikach. Ponad 100 lat temu w Rosji wybuchła rewolucja, zwana październikową, którą zorganizowali komuniści, czyli ludzie, którzy mieli nowy pomysł na to, jak ma wyglądać państwo i życie ludzi w tym państwie i właściwie w ogóle na świecie. Komuniści chcieli, żeby wszystko było wspólne: domy, fabryki, pola uprawne i to, co jest potrzebne do życia. W starodawnym języku, wspólny to komunizm. I stąd cała ta idea została nazwana komunizm, a ci, którzy zaczęli walczyć, żeby wprowadzić te pomysły w życie, nazwali się komuniści i dla nich najważniejsi byli robotnicy, czyli ludzie pracujący w fabrykach i chłopi, czyli ludzie pracujący hmm, po prostu rolnicy, ale wtedy mówiło się chłopi. Bo rzeczywiście robotnikom i chłopom, ciężko się żyło wtedy, gdy komunizm zaczęto wymyślać. Pracowali przez wiele godzin za bardzo. Mało pieniędzy, które ledwo starczały im na życie. Musiały też pracować dzieci zamiast chodzić do szkoły, żeby pomóc mamie i tacie utrzymać rodzinę. I to przy maszynach, które mogły zrobić im krzywdę. Zaczęły powstawać pomysły, żeby to zmienić i polepszyć życie robotników. Stąd wynalazek komunizmu. I właśnie dlatego, że robotnicy i chłopi byli tak wykorzystywani, bo byli, według komunistów powinni rządzić we wszystkich krajach, a najbardziej komuniści nie lubili właścicieli fabryk, ziemi, dużych domów, pałaców, których uważali za winnych ciężkiej sytuacji robotników i chłopów, bo w dużej mierze byli winni. Według komunistów im bogatszy, tym gorszy. Mówili na nich z pogardą, burżuje. Taki najważniejszy wynalazca komunizmu nazywał się Marx. I on robotnikiem nie był, tylko myślicielem. Marks uważał, że nawet mycie się, używanie pachnącego mydła, to wymysł bogaczy, i nie mył się prawie w ogóle. Dlatego nie pachniał zbyt ładnie i do tego miał krosty na całym ciele. Wróćmy jednak do Rosji, gdzie komuniści pomysły pana Marksa, na razie te ważniejsze od niemycia się, wprowadzali bardzo brutalnie. To była właśnie ta rewolucja. Meble w salonach bogaczy były rąbane na kawałki, krew sięlała, głównie bogaczy, ale jak się napatoczył ktoś, kto nie lubił komunistów, też obrywał. Może dlatego, że ulubionym kolorem komunistów był kolor czerwony. I jeszcze musicie wiedzieć, że jak już ci komuniści, w Rosji rządzili, to wcale nie było tak, że biednym żyło się lepiej, a bogatym gorzej, tylko wszystkim się żyło dużo gorzej, oprócz najważniejszych komunistów. Rosja w wyniku rewolucji zamieniła się w związek Sowiecki, albo można mówić Związek Radziecki, bo po rosyjsku sowiet to rada, a w tym nowym komunistycznym kraju miały rządzić rady, złożone z robotników przede wszystkim. I teraz nazwa z tytułu mojej opowieści, wreszcie, którą muszę wam wytłumaczyć: Bolszewicy. Po rosyjsku bolszoj znaczy więcej, a w Rosji zwyciężyli komuniści, których było więcej. Mieli więcej do powiedzenia, może, niż innych komunistów. Szefem bolszewików był Włodzimierz. Lenin, który wielbił Marksa i tak jak on robotnikiem nie był. Nie wiem jaki miał stosunek do mydła, ale umiał świetnie opowiadać o robotnikach i burżujach właśnie. Gdy Lenin i jego bolszewicy krwawo zaprowadzali nowe porządki w swoim komunistycznym nowym państwie, właśnie skończyła się straszna pierwsza wojna światowa, którą wszyscy byli okropnie zmęczeni. Właśnie też z powodu tego zmęczenia wojną wybuchła rewolucja w Rosji, bo dla komunistów wojna pomiędzy narodami jest czymś niepotrzebnym. Dla nich sens ma jedynie wojna między robotnikami a bogaczami. Jednak dzięki pierwszej wojnie Polska odzyskała wolność po 123 latach. Radość była ogromna, ale szykowało się Polakom dużo pracy, bo przez tyle czasu Polska była podzielona na trzy części. Każda była w niewoli pod butem innego państwa, więc trzeba było je zgrabnie połączyć. Na przykład szerokość torów kolejowych, gdzie niegdzie się nie zgadzała, nie mówiąc o połączeniu miast ze sobą. Oprócz tego wojna poniszczyła tereny Polski, bo tam sobie wrogie armie rozłożyły akurat okopy albo samoloty zrzucały bomby na polskie miasta. A tu jeszcze do tego pojawił się problem bolszewików, którzy byli tak bliziutko, Polska, ale też inne kraje Europy bały się Bolszewików strasznie, że przyjdą i połączą się z komunistami z ich kraju i zrobią czerwone, krwawe porządki. Bolszewików ciągnęło bardzo do Niemiec, które właśnie przegrały wojnę i komuniści niemieccy. Porządnie się rozszaleli, gdyż na tym smutku i złości z powodu tej przegranej łatwo było namawiać do przewracania mebli u bogaczy. Niemieckim komunistom na razie nie udawało się przejąć władzy w państwie tak jak bolszewikom, więc wzywali na pomoc swoich kumpli z sowieckiego kraju. Ulubionym hasłem komunistów było – robotnicy wszystkich krajów, łączcie się! Więc… Chcieli się połączyć. Najpierw z niemieckimi, a potem, jak się uda, to ze wszystkimi na świecie. A że po drodze do Niemiec była Polska, to wybuchła wojna polsko-bolszewicka i armia w ulubionym kolorze komunistów, czerwona, ruszyła walczyć z Polakami. I to będzie moja następna historia. Będzie się działo. Panna historia.